Rozpoczęło się bardzo rzetelnie, krótko i na temat. ...550. rocznica urodzin wielkiego Polaka, człowieka renesansu. Mikołaja Kopernika w szkole noszącej jego imię zgromadziła wiele delegacji z innych szkół podstawowych. To się nieczęsto zdarza. Po raz pierwszy się zdarza, że święto patrona jednej szkoły, tak jak mówię, stało się świętem szkolnictwa czy szkoły, szkół w całej gminie. To jest fajne. Aż miło popatrzeć. I można samemu się jeszcze czegoś od najmłodszych nauczyć. Nie brakowało doświadczeń na żywo. Zespół szkół w Samborowie przygotował się do swojego święta. To było widać. Przygotowania do dzisiejszego święta trwały, nie ukrywajmy, 1,5 roku. Nawet występy artystyczne nawiązywały do nauk słynnego astronoma. Mikołaj Kopernik byłby dumny. Tym bardziej, że w Samborowie dużo dzieci uczy się na jego temat. Mamy w tej chwili 230 uczniów i przedszkolaków i z dumą od 19 lat nosimy imię Mikołaja Kopernika. Wybitnego Toruńczyka uwieczniło kilka terminów naukowych pochodzących od jego nazwiska. Został patronem dziesiątek szkół, instytucji badawczych oraz kilku nagród. Długo wymieniać, ale to należy wiedzieć. Tutaj pod warmińskim niebem następowały obserwacje i tutaj myśli o nowym porządku heliocentrycznym świata została zapisana w jego dziele De Revolutionibus. Także Mikołaj Kopernik to ówczesny nasz protoplasta dzisiejszego regionu warmińsko-mazurskiego. To obywatel dzisiejszej Warmii i Mazur. No cóż, nielicznym osobom dane jest wybić się tak wysoko, jednak warto mieć wysokie aspiracje i tu, gdzie nasze zainteresowania, odnosić sukcesy. Jak mówił Kopernik, próżnowaniem poniża się dary natury. Zatem do dzieła, droga młodzieży. Im więcej starań, tym większe sukcesy.